Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku ze Spółki Craft. Minecraft Spółki Craft z naszego serwerka. No i co kochani, dzisiaj mieliśmy kończyć sobie most, ale widzę, że niestety go nie dokończymy. Z jakiego powodu? Jest zima. Więc na razie sobie to odpuszczamy. Tylko tak, ja nie wiem czy nie byłem głupi, bo mnie tu nie było sporo. Sporo, no może nie to, że sporo, ale no trochę mnie nie było. I widzę, że tutaj moby mogą, czy moby, nasze zwierzątka mogą nam tu uciec. Więc może ja sobie ogarnę po prostu jakiś ogranicznik dla nich, żeby one jednak nie wyszły. Dobra, nieważne. No i co, dzisiaj pójdziemy sobie do kopalni, do tamtego cave'a początkowego, którego w sumie mieliśmy już gotowego. Wiem, że mogłem w sumie pójść przez domek, ale dobra, nieważne, mniejsze z tym. Wejście jak wejście. No i kochani, to jest ostatni odcinek ze Spooky Craft. Ja tak naprawdę nie chciałem tutaj prowadzić jakiejś serii z tego serwera. Bardziej chciałem wam po prostu zademonstrować, że taki serwer jest, zwrócić waszą uwagę właśnie do gry, żebyście tutaj po prostu dołączali i z nami sobie trochę pograli. Bo tam jest spawner. Tak, jak była dalsza droga, bo już nie pamiętam. Chyba tędy. Więc tak, serwerek jest 24/7. Chyba, że robię jakąś konserwację, aczkolwiek tutaj na Discordzie to opisuje i dokładnie co zmieniam. Możliwe, że dodamy jeszcze kilka modów. I również, jeżeli chcielibyście dodać jakieś swoje mody, to jak najbardziej możecie to robić. Możecie głosować na mody, które są na Discordzie w razie czego. Więc myślę, że to nie jest problem. Dobra, zbierzmy sobie trochę tego żelaza, bo też go trochę zużyłem teraz. Trochę go zużyłem, widzę, że tu jest jeszcze lapis, też sobie go weźmiemy. No i możemy w końcu sobie to porozświetlać trochę. Dzisiaj będzie taki bardziej przegadany odcinek, gdzie sobie porozmawiamy, coś pozbieramy, coś pozwiedzamy, bo już aktor mi tutaj pisał, że on ma od cholery artefaktów, a my gramy już tyle czasu i w sumie mamy tylko jeden, no dwa, tak, kocie buty i szalik. Ale to też nie jest jakaś rewelacja. Musimy ich trochę dogonić. Musimy ich trochę dogonić w tych artefaktach. Dobra, tutaj jest zero. Możliwe, że jeszcze pojawi się na pewno jeden odcinek z VR-em w Minecrafcie na naszym serwerze. Tylko muszę znaleźć jakiegoś moda na fabrika, który pozwala właśnie na dołączenie do rozgrywki właśnie w trybie VR. Myślę, że to też byłoby ciekawe. Wiecie co? W sumie nie byłoby głupie, jakbym sobie zablokowywał takie korytarze. Nie oświetlał ich w ogóle, tylko je blokował. A który jak nas opuścił niestety. O, szlak był. I będziemy sobie takie korytarze blokować, bo myślę, że nie ma sensu ich w dalszym momencie zwiedzać. Tam w sumie też by było trzeba to zrobić, no ale dobra. No niestety tego węgla jest mało. Nie wiem, czy to zrobił ten generator map, który dograłem jakby do tej wersji, czy to po prostu jest już taki problem Minecrafta. W tym najnowszym jakby snapshocie, znaczy to nie jest chyba najnowszy, to jest 1.8.1. Najnowszy jest teraz chyba 1.8.2. O mniejsza, nie znam się na tym. Jestem lejkiem, jeżeli chodzi o Minecrafta. I za moich czasów to... To właśnie tego nie było. Ale tak jak widzę, miedź jest naprawdę bardzo bezużyteczna tutaj. Nie wiem, czy oni mają jakieś plany w dodawaniu czegokolwiek. Aczkolwiek na daną chwilę jest bezużyteczna. Dobra, zabierzmy te pochodnie, bo naprawdę jest ich mało. Specjalnie sobie rozwalałem ten kamień, żeby tu poogarniać sobie niektóre rzeczy. I możliwe właśnie, bo to jest, kochani, odcinek, który ja wrzucę w sumie za godzinę. A jeszcze go nie zrenderowałem. Więc możliwe, że delikatnie dzisiaj się ten odcineczek opóźni. Mam nadzieję, że nie, ale no może tak być. Powiem wam szczerze, że wczoraj wróciłem z pracy koło 23:00 i byłem już zmęczony, już nie chciałem się nagrywać. Więc tak to wygląda. I to nie do tego, że ja tu robię teraz jakiegoś speedruna, żeby to tylko wrzucić. Nie, nic z tych rzeczy. I w ogóle, moi drodzy, jak wam się podoba teraz jakość mikrofonu? Bo troszeczkę pogrzebałem w ustawieniach, bo ogólnie chyba z nim się kabel spieprzył od Blue Yeti. Nie wiem, te kable normalnie lecą jak głupie. I zacząłem troszeczkę grzebać i wydaje mi się, że jest znacznie lepiej.
Nic nie ma, nic nie ma. Nawet głupiego żelaza. No kiedyś to przynajmniej w takich korytarzach to węgiel był czy coś, a tutaj nie ma nic. Nie ma nic. To zamykamy. Grajdołek. On już nie będzie korcić. A w sumie to mogłem zostawić. Dobra, bo tutaj tak schodzimy na dół. Dobra, to widzę, że aktor się chwali tym, że znalazł Vampiric Glowę. To jest to bodajże do Lifesteala, czyli jak zabiera, jak kogoś atakujesz, to zabierasz mu HP. O, ty szkielecie, ty. Dobra, na żelaznym kilofie. Fuu, na żelaznym mieczu latam. No bo z tym diamentem naprawdę jest tutaj kurde lipa. Tak go pokonamy. Niech go spotkajmy tylko. Jak on się tutaj nie czuje zbyt pewnie. Aktorku, jeżeli to oglądasz, to i tak cię pokonam. Zobaczymy, co odpisze. Zobaczymy, co on odpisze. Czy ja tu byłem? To wygląda tak, jakbym tu... O kurde. Dobra, może mnie tu nie było jednak. Ale tak by się wygenerowało dziwnie. Ciekawe, ciekawe. No musiałem tu być. Chociaż redstone nie wzięty, to może i mnie nie było. Może i mnie nie było. Nie no, coś tu grzebałem ewidentnie. Może chodzić po wodzie. Podrażnimy go trochę. Ojej. Dobra, no chyba złazimy tędy, co? Dlaczego potem jakoś wyjdziemy stąd? Po wodzie biegiem mogę chodzić. No, aktorro. Widzę, że ty jesteś teraz, kurde, magiczny aktor. No byłem, tu ewidentnie tu byłem. Ale czy ja nie wziąłem redstone'a? O kurde. Szukam tego wejścia do tej głównej jaskini, tylko go nie mogę znaleźć. Nie mogę go znaleźć, kurde, no. Tak, tutaj mieliśmy te diaksy wtedy. Dobra, to po pierwsze musimy przejść w inną stronę, bo tutaj pamiętam, że doszliśmy, zebraliśmy i wyszliśmy właśnie tędy, więc wracamy główną trasą. Przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle jest godzina 12:58, a ja dopiero kawę piję. Tak, i to było tędy. Pamiętam. Chyba pamiętam, a może i nie pamiętam. Oj. Ja mam słabą pamięć normalnie. Słaba pamięć jak cholera. Już widzę, że potem te moby tak problemu nie sprawiają jak powinny. O, jest nasz główny cave. Dobra. O niego mi chodziło, bo ja tam widziałem, że tych mimików się spełnuje sporo, a ja tu właśnie głównie po artefakty przylazłem. Tak, i my tu braliśmy obsydian wtedy. To chyba nawet to miejsce, czy nie? Tak, to jest to miejsce tu. Tu zbieraliśmy obsydian. Może gdzieś tu jeszcze będą diamenty. Fajnie by było w sumie. Serio, wydaje mi się, że lepsze są te kamienne pochodnie. One sporo więcej rozświetlają. Ale redstone to ja biorę, panie. Dajcie mi redstone'a. Jeszcze laka nie mam. Laka ma kapą. No i jeżeli chodzi, kochani, o nasze serie, które teraz są, to... O ty, pająku jeden, co ty chcesz tu walczyć? Ze mną takie numery, amigo. Hasta la fiesta. Nie to, żebym wiedział, co to znaczy, ale... Ale się popiszę.
Nie ma tu diamentów? Nie ma. Te creepery nie atakują. Boże, jak to jest piękne. To jest piękne. Przyjaciel creeperów, no. Kiedy jesteś tak straszny, że nawet creepery się ciebie boją. Złotko. Zastanawiam się jeszcze, żeby nie dodać moda z takim, albo napisać nawet takiego własnego moda, bo ja troszeczkę tam w Java piszę sobie. Czy na razie tylko w JavaScriptie. No, spaliły się. Na razie tylko w JavaScriptie piszę, no i w C Sharpie. Trochę w Pythonie też próbowałem, ale... No i widzicie, i to jest taki właśnie, o, taki aktor. Się chwali, że jest taki mocny i widać, że nie jest taki mocny. Dobra, popatrzymy sobie, jak tam sobie kółką się. Ale zwali na lagi, cwaniaczek. Zobaczycie, będzie pisał, Jezu, jakie lagi. A ja mam pingu zero. wiem, co po niektórzy powiedzą, że no przecież ty grasz na local hoście. No właśnie nie, bo ja na tym komputerze tego serwera nie hostuję. Ja specjalnie kupiłem maszynę. Prywatnie kupiłem maszynę, czyli oddzielny komputer, o tam jest lawy dużo. Oddzielny komputer serwerowy kupiłem za ponad 1000 chyba, 500 zł, żeby wam postawić serwer do Minecrafta i bota na Discorda. Wiem, jestem pojebany, trudno. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy, to ja bardzo jestem jebnięty na dekiel. Uwielbiam elektronikę. Teraz sobie jeszcze mikroskop kupiłem do naprawy elektroniki. Więc idą mi naprawy pełną gębą. Dlatego mam teraz też troszeczkę mniej czasu, bo obiecuję, że naprawię parownicę pewnej osobie i kurde, już mnie ściga chyba za 2 miesiące. Wiem, że sprzętu nie miałem, a teraz już mam, więc muszę to zrobić. Gdzie mnie tu? Nie dla psa kiełbasa. No, tak ma być. Spokój. Cisza. Nie ma mimików, co ten aktor oszukuje, że one się tak spełnują. Mówiłem. Mówiłem, że będzie zwalał na lagi. Jest słabym graczem Minecrafta, tyle w temacie. O, diamenty, jej! Zobaczmy ile sztuk, 2. O kurde, faja. Aktor zmienia netę jak rękawiczki, ale to jest oszukista. Dobra, więcej diamentów nie ma, a nawet jeżeli są, to nie chcę ryzykować. Szukam mimików. Nie mam tu żadnych mimików. Au! Lag. Powiedzmy, że to był lag. Dobra, padło. Padło, cudo. Dzisiaj będzie odcinek pełen akcji. Tylko mi nie usypiać na odcinkach. Kolejne diaksy. Tak, yeah. A kurde. Dobra, zaatakujcie się. Wy się tłuczecie. Kabum. Pyk. Jak w Mortal Kombat. Bo bez Mortal Kombat. Pamiętam o tych diaksach spokojnie. Pamiętam. Serio, jestem biedny, jeżeli chodzi o te diamenty. Jedna sztuka, 2, no max 3, ale tak, kurde, no bez szału. Patrzcie, jakie chamstwo w państwie, no. A kurde, ale bym ominął, bym powiedział, że o, nie ma diamentów, a tu patrzcie, cyk, jest diament. I to nawet więcej. Całe 3 sztuki. Ten pazerna świnia, więc sprawdzę jeszcze głębiej, dobra, nie ma. 3 sztuki znaleźliśmy. Szukamy dalej. Przy okazji zbieramy złoto. Przydałoby się to szczęście do tych diamentów. Chciałbym sobie zrobić kolejny piec. Nic tam nie ma. Już wiem, dlaczego zrezygnowałem z tamtego redstone'a, bo był po prostu koło lawy. No serio, tych mimików tu nie ma. To mi ten aktor oszukuje.
Dobra, ja chyba idę, bo już mi Minecraft wystarczy. Poci. Trzymaj się, aktorku. O jest. Move grinder na 25 sekund kobla. Ten to nie ma życia oprócz Minecrafta. Dobra, tylko teraz tak, jest problem. Nie ma problemu. Już nie ma problemu. Robimy sobie trasę. Robimy trasę. Jak mi coś walnie, teraz się spalę, chuj. Dobra. Ile redstone'a? Ja go ominąłem? Niemożliwe. Impossible. Impossible. Ile redstone'a? Jeszcze nic nie zrobiłem z redstone'a. Ale go zbieram oporowo. O, lapis, widzicie? Lapis się już przyda. Dobra, chyba pójdziemy na wyższy poziom, bo... Kurde, no ja nie wiem teraz jak w ogóle w to grać, bo jesteśmy na minus 40, jesteśmy na minus 47 poziomie. I tak naprawdę... Dla mnie to jest abstrakcja. Ojej! Dobra, zaraz będziemy mieli abstrakcję. Jeszcze sprawdzę tu przy okazji, ale... Może tu coś będzie. Rozglądam się, rozglądam, nie ma nic. Jestem ciekaw, jak ja bym zareagował w VR-ze, jakbym wpadł do lawy w Minecrafcie. To musiałoby śmiesznie wyglądać. O, złoto, żelazo, dobra, jest spoko, sporo tego tematu. Zbieramy, ale widzicie, węgla nawet kurde grama, nic, zero, nul. No nie wiem, czy my jesteśmy za nisko i do tego tego węgla nie ma. Tak może być. Wyjaśnijcie mi to w komentarzu, czy teraz jak mamy te bloki łupkowe, czym w ogóle jest ten łupek? Bo ja tego nie rozumiem, to jest jakiś skondensowany biom, w sensie taki już poniżej zera, to w ogóle jeszcze bedrock występuje, bo go jeszcze nie widziałem. Jest dla mnie to przykre. Nic nie ma? Nic nie ma, ale jest jakieś przejście, dobra. Zbierzmy to złoto, o ile się uda. No, powinno się udać. Pyk. No pewnie, kurwa, tak, jasne, zatop mnie. Jest złota. Ups. Nic nie ma? Z pewności sprawdzę. Nie ma nic. Dobra, nie utopiłem się na szczęście. No, przynajmniej się lawy pozbyliśmy stąd. Przynajmniej się lawy stąd pozbyliśmy. Dobra, przejście jest tu. Tu i tu. Za redstone'em może być diament, ja jestem tego pewien. Ale nie tym razem. Nie tym razem. No i serio, i teraz nie wiem w ogóle, w jaką stronę podążać. Czy tak to tylko po prostu wprost i miałbym to gdzieś. A teraz nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dajcie mi jakiś poradnik do Minecrafta. Co to było, przepraszam bardzo? Czy to jest woda? To jest woda. Nie jest to samo, co przed chwilą było? Diament, kurde, ale ja jestem dobry. O kurde, tu jest jeszcze więcej tego. Prachła. Ledwo. I tu byłem? Tak chyba nie. Ale jeszcze chcę zobaczyć tutaj ten biom. Moim zdaniem zaraz jakiś topielec nie wyskoczy i mnie nie zabije. Definitywnie przydałoby się oddychanie pod wodą. Au. Au. Szkielet jeszcze piękny. Dobra, płyniemy dalej.
Słyszę topielca. Widzę dużo napisu. Chyba przesadziłem. Ups. Szczęście żyje. No szczęście żyje. No serio, bardzo szybko zapierdziela to powietrze. Płyń, 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 płyń. Run. Jak w Dying Light'cie, dobrze. Żyjesz. Żyjesz, nawet żyjesz. Zjedzmy jeszcze to. Poskacz sobie trochę, tak, tak, tak. To nie ja skakałem, żeby nie było. Żeby nie było, to nie ja skakałem. Druga strefa powietrzna. Dobra. W stosunku do lapis lazuli tak zostałem wychowany. Więcej towarku. Zmniejszą kurwa towarek, jak się utopisz. Mega szybko spierdziela to powietrze. Żelazo. Obczajka, czy ja dla żelaza będę chciał ryzykować? No, może nie. O! Powietrze! O, jest kolejne żelazo, dobra. Odzyskaliśmy tamto. Nawet nie wiem, czy to nie było to samo żelazo. Dobra, ale bardzo interesuje mnie, co może być tu. Nie ma nic. Taka półka. Ciekawe, ciekawe. Dobra, nic tam nie widziałem. Tam jest tylko i wyłącznie lawa. Dobra, z buta wjeżdżam. To chyba nawet wchodziliśmy, prawda? To było to miejsce, czy nie? Chyba nie. Dobra, to jednak nie to miejsce. Nadal zero mimików. Przyszliśmy tutaj po mimiki, a znaleźliśmy ich zero. Nie wiem, aktor coś gada, głupoty. Cyk, cyk i cyk. Nie ma was. Aktorek, oszustek, no. Nie ma żadnych mimików, zostaw mnie. No przecież zrobiłem blok. No osz ty gnoju. Czy wy widzieli przynajmniej jednego mimika? Bo ja nie. Mamy 6 diamentów. Dajcie mnie mimika. Mimika. Będzie mimik. Zabijemy w końcu mimika. Już dwóch zabiłem, ale... Ale to jeszcze mało. Musimy dorównać aktorowi. Spotka to pewnie będzie chciał nas zabić, cwaniaczek, za te słowa. Tylko pokonamy. A wolałbym być przygotowany. Panie aktor. Jak się chodźcie dołączy, to już w ogóle będzie lipa. Jak sy... Hell yeah. Ale mimików nadal zero. Mimików zero. Już mi się torcze kończą. O, fuck. Nie doskoczyłem. Jak ma tyle redstone'a. Tu nie przejdziemy, tu jeszcze możemy przejść. Ale na nic nie liczę, no właśnie. I dobrze, przynajmniej się nie rozczarowałem. Przynajmniej się nie rozczarowałem. O, dobra. Skaczemy. Więcej ironka. Tu jest jeszcze więcej ironka. Jestem żelazny chłopak.
Wiem, że zadążę. Zero mimików. Co ten aktor tu oszukiwał, że jest ich tyle? Jestem w Zoom Cave'ie. Może jestem w Zoom Cave'ie. To złoto sobie wezmę. Coś mi tam chyba podąża w tej wodzie, czy nie? Chyba nie. Dobra, nieważne. Ciemno jak w dupie. Dobra, lepiej. No i serio, jest problem. Nic więcej nie widzę. Przejścia do czego nie widzę. Chyba, że wyżej. Au! Przecież ironie mądrych. Zaraz zginiesz. Jest? Tak, jest. Lawa. Kurwa, sobie zasłoniłem. Chciałem tu. Sprawdźmy, czy nie ma tu diamentów. Bo tak też może być. Nie ma. Jest ciemno. Jest ciemno. Jest mega ciemno. W końcu jestem pod ziemią, to musi być ciemno. Redstone! Drugi redstone. Przez tego to widziałem, ale musiałem tak zareagować teraz. Bo by się redstone obraził. I złoto, ale piękne combo. Powoli się zaczynam przyzwyczajać do tych nowych tekstur tego wszystkiego. Tak mi się to nie podoba. Serio, nie wiem po co oni to zrobili. Po co zmieniali żelazo i złoto. Z głupota. A cóż to moje oczy widzą? Akurat na sam koniec odcinka, nie? Akurat na sam koniec. Tam będą mimiki może. Powiedzmy. Widzę złoto jest na dole. Co tu jest? Czyżby to jest cave? No raczej. Lubię to, bardzo to lubię. Nie sądziłem, że coś takiego znajdziemy tutaj. Miłe zaskoczenie. Jezu, dziwnie się teraz te cave'y regenerują. Czy generują, nie regenerują. Zregenerować to by się mogły ponownie. W ogóle trzeba chyba Nether zresetować. Trochę po ciemku chodzimy, bo już mam ostatniego torcza. Ostatni torcz. Dobra, redstone. Żelazo, ojej. Szkoda, że nie diamenty w takiej ilości. Bym się bardziej cieszył. O fuck. Hello? Nikogo nie ma w domu. Więc będziecie mieli półmroczny odcinek. Tu jest zejście na dół. Jej, jak to się teraz dziwnie generuje. Mega dziwnie. Więc jakbym miał, kurde, teraz na przykład węgiel, to jakoś byśmy sobie te pochodnie porobili, a to, tak to chyba nie ma. Nie dla psa kiełbasa. Zbieramy to i nic nie ma, tu nic nie ma, Stanowski, tu nic nie ma, ludzie, przecież tu nic nie ma, jest, zombie, dwa nawet, kurde, zauważyły mnie, au, aż ty gnoju. Do ciebie z sercem, ty do mnie z nożem. Może do diamenta, to tylko ładna woda.
Tylko ładna woda. Dużo więcej zombie. Jestem otoczony. Umrę. Ale kurwa, jak mi wystraszył jebaniec, no. No ale mi wyszedł z zakrętu. Oż ty gnoju. Zaryczałem jak dziewczynka mała. Kurde, gorzej niż w Darkwoodzie. W Darkwoodzie nawet tak nie skakałem. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro. Whitelistę macie na stronie spookishiro.pl. Boże, zaciąłem się. Jak się zastanawiałem, czy już powiedziałem o stronie? Ale nie, chyba nie powiedziałem. Tak czy inaczej, macie tam również Discorda, gdzie możecie zobaczyć, w jakim stanie jest serwer i czy nie ma przypadkiem żadnej konserwacji w danej chwili. A ja jestem bardzo dobrym konserwatorem i lubię konserwacje. Tak więc czasem się zdarzają. Dobra, trzymajcie się, ja idę to renderować, bo już mam mało czasu, zostało mi tylko... Kurwa, pół godziny. Nie zdążę, nie ma opcji. Nie ma już opcji. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.